Uwaga, uwaga. Policja wzywa wszystkie osoby do natychmiastowego rozejścia. Proszę Państwa, korzystamy każdy z nas. Policja korzysta z prawa legalnego. Mamy stan epidemii. Do demonstracji spontanicznej. Zachowanie się osób jest zabronione. Proszę tylko o zachowanie w miarę siebie i bliskich. Rozsądnych osobowości. Uwaga, uwaga. Osoby. Policja. Proszę nie słuchać wezwań, które mamy są nielegalne, niezgodnie z prawem. Grupowanie się mogą sobie to mówić, ich prawo, ich obowiązek. My robimy swoje. Uwaga, uwaga. Policja informuje, że to zgromadzenie jest nielegalne. Uwaga, uwaga. Policja wzywa do zachowania naszego prawa. Uwaga, uwaga. Policja wzywa wszystkie osoby do natychmiastowego rozejścia się. Proszę popatrzeć na wydarzenia ostatnich dni. Chciano nas wyrwać, wycofać z Unii Europejskiej. Ale presja wewnętrzna w kraju, presja krajów europejskich, całego normalnego świata, spowodowała, że ten rząd się ugiął. Rząd, który się raz ugina, ugnie się kolejny. To jest ich epoka schyłkowa. Oni odchodzą wierzch historii. Oby jak najszybciej. Czego im serdecznie życzę. Bracie, spotkaliśmy się tutaj, bo jesteśmy przede wszystkim dobrymi ludźmi. Mamy dość podziału, mamy dość sucia. Nie ma naszej zgody na takie zachowanie. Uwaga, uwaga, policja. Jak policja może zachować zgodę, że się odnieść, kiedy walczymy o to, żeby to wam żyło się tak jak każdemu obywatelowi. Równego z prawem. Uwaga, zaraz, uwaga. Zaraz takie wspólne komunikaty powinniśmy po prostu do nas dojęcie. Cześć. Dosyć już podziału, dosyć szczucia ludzi na siebie. Straszenia, sądami, wnioskami, talepidy. My mamy dość, po prostu mamy dość. Chcemy normalnej Polski, chcemy żyć w cywilizowanym kraju. Uwaga, wszystkie osoby do natychmiastowego rozejścia się. Uwaga. Gdzie jest ta tolerancja? Policja im... Grudnia 2020 roku, rocznica stanu wojennego. Policja, milicja, ZOMO, ORMO. Na miejscu patrole tylne przemieszczą się w rejon ulicy Sobieskiego.
policja wybrała sobie jako narzędzie zastraszanie nas ustawami, które zostały wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań. Ale zauważcie, że czas, który wybrał rząd na wprowadzanie zamętu wśród ludzi, nie jest przypadkowy. Spółki Skarbu Państwa przejmują wolne media. Obecnie wiemy, że Orlen planuje przejąć również Rzeczpospolitą, którą właścicielem nie jest niemiecka spółka, a polska firma. Będą robić z tego dupę propagandową, po prostu taką, jaką robią z telewizji, zabili już z telewizji polskiej. A wszyscy wyjadą i gówno będziecie mieli niewypłaty, bo nikomu nie będzie robić. A wszyscy będziemy gówno mieli. A wy jeszcze bronicie tego. Wiecie, że wnioskami do sądu nas wystraszycie? Jesteśmy poważni ludzie. Tu między nami są ludzie, którzy siedzieli w więzieniu w stanie wojennym, kiedy już się srali w gacie. I to im powinniście podziękować, a nie chcieli stać tu ich spisywać i skierować wnioski do sądu. To nie jest wasz szacunek.